Witam wszystkich, ja jestem Mutu. Dzisiaj przetestujemy sobie Big Maca z McDonalda. Miałem dzisiaj dla was przetestować Hasana Kebaba, ale pani się nie zgodziła nagrywać, więc nie to nie, bez nagrywania nie będę testował. No więc, co my tu mamy? Czekajcie. Mamy w zestawie frytki takie. Czekajcie, żeby było widać. Troszkę mało, ale to jest chyba średni zestaw frytek. Co my jeszcze tu mamy? Rurkę do coli. Tutaj jest średnia cola. W zestawie cały zestaw kosztował 10 zł, bo jest tego z kuponu. Jakie macie kuponiki. No i sam Big Mac. Big Mac wygląda tak. Pokażę tak. Big Mac wygląda tak. Jedyny w swoim rodzaju. Co sprawia, że Big Mac jest tak wyjątkowy. 100% grillowanej wołowiny. Na specjalny sos. Pyszny roztopiony ser oraz posiekana cebula. A do tego krucha sałata lodowa i chrupiące ogórki. Wszystko to na dwóch poziomach niepowtarzalnego smaku. O, zapowiada się nieźle. Tutaj mamy tak. Czy jest coś jeszcze w tym opakowaniu? W opakowaniu jeszcze mamy darmowy ketchup i serwetki. Dobra, zobaczymy naszego Big Maca. Wygląda tak. Fajnie pachnie, fajna bułka sezamowa. Mięciutka. Nie jest taki duży, poczekajcie. Pokażę. Bułka wygląda tak. I tutaj mamy tak. Tutaj mamy te 100% mięso wołowe. Ten kotlet. Pod spodem mamy dwa ogórki i sałatkę. I pod spodem mamy następną taki kawałek bułki. Jakby. Widzicie? Później znowu następny kawałek tego mięsa wołowego. Taki kotlecik. I pod spodem ser taki topiony i sałata. No i dobra, testujemy. O, fajnie wygląda. Ale teraz zobaczymy, jak smakuje. Fajny taki, mięciutki. Mięso też fajne. Jeszcze raz bym dostała. No, mi smakuje bardzo dobrze, tylko bardzo suchy, chyba trzeba tego keczupu tutaj dodać. Czy to do frytek, ale chyba do tego. Bo bardzo suchy jest, bez żadnego sosu. No, więc dla mnie ok. Teraz spróbujemy sobie frytki. Frytki tak wyglądają. Tylko już zimne, bo zdążyło wystygnąć, zanim dojechałem do domu. Frytki takie średnie, nie są chrupiące ani nic. Widzicie, tak się uginają. Nie są w ogóle słone też. Więc frytki średnie takie, 5 na 10. Big Mac jest ok, tylko że jest mały. Musiałbym takie za 4 zjeść, żeby się najeść. Ale smaku ok. Nawet 8 na 10 mógłbym dać. Teraz zobaczymy sobie te kole. Czy to zwykła kola, czy jakaś rozwodniona. No zobaczymy. Z kostkami lodu. O, kola taka lekko rozwodniona. Także też ok. Całość za 10 zł, także myślę, że się opłaca. Korzystajcie z tych kuponów. Naprawdę się opłaca. I to by było na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie. Czy wam te Big Maci też smakują.
I do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.